Polska musi poprawić przepisy dotyczące zanieczyszczenia powietrza. KE wzywa Polskę do wdrożenia przepisów Unia Europejska dotyczące poprawy jakości powietrza. Komisja Europejska upominała Polskę. Chodzi o uchybienia, które znalazły się w dyrektywie dotyczącej redukcji zanieczyszczeń powietrza m.in. o brak określenia sankcji za naruszenia przepisów dyrektywy. Komisja Europejska wezwała w środę Polskę do dokonania prawidłowej transpozycji do prawodawstwa krajowego wszystkich wymogów przewidzianych w dyrektywie w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych dyrektywa NEC. Dyrektywa, o której mowa, nakłada na państwa członkowskie zobowiązania w zakresie redukcji emisji tlenków azotu, niemetanowych lotnych związków organicznych, dwutlenków siarki, amoniaku oraz pyłu drobnego. W ocenie Komisji Polska nie dokonała m.in. transpozycji do prawa krajowego, wymogu, aby włączyć do Krajowego Programu Ograniczania Zanieczyszczenia Powietrza obowiązkowe środki redukcji emisji, wymogu dotyczącego przeprowadzenia transgranicznych konsultacji w sprawie krajowych programów ograniczania zanieczyszczenia powietrza i nie określiła sankcji za naruszenia przepisów dyrektywy. W związku z tym KE zdecydowała skierować do RP wezwanie do usunięcia uchybienia. Jest to pierwszy etap procedury w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Polska ma teraz 2 miesiące na udzielenie odpowiedzi.